Zielonogórzanie, którzy codziennie spacerują po Starówce, ten krajobraz znają bardzo dobrze. Niech pan popatrzy. Bang, 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 moda. Podobnych reakcji na reklamy mniejsze i większe, które wręcz zalewają Deptak, jest więcej, ale zielonogórzanie są dość wyrozumiali, więc na wiele jaskrawych plakatów i tablic przymykają oko, twierdząc, że u nas nie jest jeszcze tak tragicznie. Niektóre są takie w miarę może przyzwoite, a te niektóre są naprawdę takie, że naprawdę szpecą przede wszystkim Deptak, nie? To, że tak źle nie jest, potwierdza Izabela Ciesielska, miejski konserwator zabytków. Co byście zrobili, że to wszystko wywalili? I dodaje, że niebawem takie dyskusje mogą się skończyć. Wszystko za sprawą tak zwanej ustawy krajobrazowej, która ma regulować zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Największe zmiany zostaną wprowadzone w ustawie o drogach publicznych, o planowaniu przestrzennym, troszeczkę właśnie o prawie budowlanym. W przyszłości to radni mają zdecydować, w którym miejscu i jakich rozmiarów ma być dana reklama. Ustawa ma oczyścić krajobraz z wszechobecnych, często paskudnych reklam i uporządkować chaos w tej dziedzinie. Jesteśmy na Starówce, to tutaj obowiązują zupełnie odrębne standardy, także ta estetyka powinna być na pewno na wysokim poziomie. Dodatkowo samorządy wojewódzkie zobowiązane zostały do wykonania audytu krajobrazowego. Będzie on charakteryzował krajobraz występujący na obszarze województwa. Wskazywane będą w nim zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazowych oraz rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazu. Samorząd ma ogromne instrumenty w swoich rękach, tak? To jest nasza władza ustawodawcza i im więcej samorząd zrobi, tym lepiej dla nas wszystkich. Ustawa nie tylko ma pomóc w zachowaniu charakteru danego miejsca, ograniczy też dzikie reklamy, a za brak zezwolenia na powieszenie w danym miejscu reklamy grozi grzywna, nawet 5000 zł. Ktoś się powinien za to wziąć i stwierdzić, czy te reklamy faktycznie nie przeszkadzają w widoku miasta. Podczas ostatniego posiedzenia Senatu wprowadzono poprawki do ustawy krajobrazowej. Teraz poprawiony dokument wróci pod obrady Sejmu.